W rękawiczkach tak nie jest zbyt wysokość robaka, ale dobra, dawaj tam. No, ogień, ładna sztuka. Siemano, siemano, z tej strony Edi, zobaczcie na co jedziemy. Na kamyczek. Dobrze. Dobra, mamy tak. Dzisiaj jest poniedziałek. Jestem sam jak palec. Nie powiem czym na tym polu. 16:30 już zrobiłem posiane i brakło mi właśnie pszenicy. Bo nasypali im tylko tonę 200. Także idziemy zobaczyć ile jeszcze dojadę do końca i zobaczymy tego kamulca, którego brat zahaczył pługiem i go w sumie można powiedzieć wyciągnął niechcąc. Zobaczymy, czy dojedziemy.
dosyć. Idzie. Poszedł. Na następny. Obrodziły kamienie w tym roku. Nieźle. Opa. No i teraz tak, dziura zostaje. Gleba. Niby to jest taki piasek, ale to a w sumie chyba nie jest piasek, tylko bardziej taka glina. Tu gdzie był? Tu gdzie siedział? Macie głęboko. Kurczę, głęboko jest ten. Gdzieś tutaj, o. 35 cm mamy tutaj gleby urodzajnej. I teraz tak, chciałem ogólnie poruszyć temat gleby. Powiem wam tak, to jest działka 20-hektarowa dookoła i co zauważyłem na moich terenach do tej pory, do tej pory, to jest działka, to jest pierwsza działka, na której jest trzecia A, troszeczkę trzeciej A i trzecia B, chyba to jest około 3-4 hektarów, później jest czwartej A i czwartej B, chyba już jest tam właśnie od całe te pod tymi drzewami, to tutaj w tą stronę, ale to nawet powiem wam widać i czuć na przykład, no widać tak jak widać, teraz zaraz wam pokażę gdzie dokładnie ta trzecia jest, ale czuć na ciągniku i na pracy. I widać nawet, całkiem inaczej się tą ziemię uprawia. Teraz tak, tak jak mówiłem, tam mamy czwartą B. Taki ten klin na widok, bo tam jest dużo jaśniejsza i piaskowa. Tutaj już się od tego drzewa tutaj w tą stronę, gdzieś do tego drzewa, tu, dotąd. Tutaj może być klasa czwarta A, ta górka, tuż górka może nie, ale tutaj do tej górki. I tutaj właśnie w tym miejscu zaczyna się trzecia B i zobaczcie, tu od tej górki, na górce przeważnie u nas jest martwica i jasna ziemia, która szybko wysycha, a tutaj mamy tak, jest góreczka jedna, jest czarna ziemia, no to nie jest może czarna, ale jest ciemniejsza, dużo ciemniejsza niż to, tu jest piasek, to jest, no mówię, tutaj będzie może czwarta B, czwarta A może, czy trzecia B. Dobra, bo mi przeszkadzają. No dobra, dostałem telefon, że niestety to jest, dostałem telefon niestety, że jest poślizg w produkcji dowozu, znaczy w sumie w transporcie będzie poślizg zboża. Do mnie mam jakąś godzinę. Niestety sobie mogę pochodzić po polu, pozwiedzać, bo nie mam co robić w sumie. I tak. Klasa ziemi. Tam jak jeździłem, tam jest chyba też słaba jest tutaj. O, tu jest słaba. Tu
tutaj pod tą górką. Jak jechałem tam pod górkę, jeszcze było dobre, tam jest lepsza ziemia, ale jak zjeżdżałem i już jechałem w tą stronę pod górkę, to musiałem pół bieg niżej wdrapywać się pod tą górkę, bo nie dawał rady, topił się ciągnik. Czyli klasa ziemi ma duży wpływ na spalanie przy siewie na przykład. I mamy słabszą ziemię, to po prostu jest ciężej siać, bo ten wał no niestety jest puch. Zagłębia się maszyna, jest ciężej. Teraz tak. Zobaczcie sobie tutaj. Tu. Widać ogólnie ciemniejszą i zobaczcie tutaj, jaka jest plama. Tu jest plama, później na tamtej górce jest plama. I powiem wam tak. Takiej ziemi jeszcze u mnie w sumie nie widziałem. Żeby na górce, ona sobie tutaj właśnie już tam jest. Ona jest, no powiem wam tak. Ona jest tłusta. Ta ziemia jest tłusta, ona nie wyschła. Tam bym pojechał trochę, na następnych górkach. Ta normalnie już jest jasna, tak jak tutaj w dołku widać, też jest troszeczkę jaśniejsza. Ale ta ziemia nie wyschła. Jest twardziej. Ta ziemia jest twardsza. Czyli siew na takiej trzeciej A, trzeciej B jest dużo ekonomiczniejszy. Fakt, że pług w pługu znowu jest ciężej, tak? Bo jest twardsza ziemia. Ale twardsza ziemia, nawet widzicie tutaj, o, jest zbita ta ziemia, klei się. Także pierwsze w sumie jakie 2 hektary, no to w sumie brata. Pierwsze 2 hektary brata trzeciej klasy. Ja teraz widzę, jak się sieje na czwartej klasie, a jak się sieje na trzeciej klasie. Całkiem inaczej to wygląda. Całkiem inaczej ta ziemia wygląda i powiem wam, że no kurczę, no na takiej ziemi to musi urodzić. Musi urodzić. Ja się dziwiłem do tej pory, dlaczego stosując jedne z lepszych, przez wiele lat stosowałem jedne z najlepszych środków, najlepsze nawozy, wszystkiego próbowałem dopilnować, to i tak nie dawało rezultatu takich, że na przykład na takiej trzeciej B człowiek by mógł przeoszczędzić i uzyskałby te same plony, gdzie na klasie 5, 4 B po prostu ułożyłby tyle, żeby uzyskać tą tonę więcej, a tu bez problemu tą tonę więcej uzyskamy, nawet jadąc po standardowych opryskach, można powiedzieć, i ograniczonym nawożeniu. Także klasa ziemi ma dużo do gadania. Tak samo teraz mamy przykład Ukrainy. Tam w ogóle nie trzeba tych nawozów praktycznie stosować, bo co? Bo tam jest czarnoziem, ziemia. Ziemia sama z siebie wykarmia. Fakt, że to się na pewno prędzej czy później, moim zdaniem, to się po prostu skończy. To jest chyba raczej niemożliwe, żeby cały czas tylko doić tą ziemię z fosforu, potasu i ten, no wiadomo, to na powierzchni tej ziemi. Przecież ta roślina przecież nie ma metrowych korzeni i ona w końcu po prostu już zacznie brakować tych składników na Ukrainie. No moim zdaniem to jest niemożliwe, żeby to starczyło im to na ileś tam 10 lat, bo składniki się wyczerpują, a uzupełnić trzeba. Więc nie wyobrażam sobie tego, żeby na Ukrainie, nie stosując nawozów, tam powiedzmy lecieć 10 lat bez nawozu, tylko azot. Nie wiem, czy to tak uda im się. Ziemia na razie jest odpoczęta, ale no może nie dużo trzeba dawać, ale na pewno coś trzeba sobie sypnąć tam, bo to mi się daje, że to każda nawet jedynkę klasę, pierwszą klasę nawet, co są w Polsce, moim zdaniem można łatwo wyjałowić, tak? Więc nie wiem, jak jest na Ukrainie, ale zobaczymy. Przekonamy się, ale zobaczcie. Widzicie? To jest normalnie tak jakby glina. Ta ziemia jest tu właśnie. O, tu jest strasznie tłusta ta ziemia. O mordę. No faktycznie. Strasznie tłusta ta ziemia. Czyli to jest glinka. A ja myślałem, że to jest piasek. Zawsze uważałem, że takie coś to jest słaba ziemia.
Ja mówię, oni tak mówią, tak, to takie piach wyorują, przecież to jest martwica. Jak to na tym może rosnąć, a jednak. No, także ziemia to jest... Jest różnica. Nam się na przykład na tych piątych klasach, czwarta B, piąta klasa, szósta klasa, na pewno się nie uda uzyskać plonów rzędu pszenicy 9-10 ton. To jest raczej awykonalne. Powiem tak, jakby miał tą trzecią A, to pewnie bym uzyskał te 9-10 ton. Może by się kiedyś udało, ale patrząc teraz, jaka tu jest ziemia, a jaka jest właśnie tam na reszcie gospodarstwa, gdzie tam już są, tam czwarta A to jest najlepsza i to tylko parę hektarków. Teraz widzę, że jednak ziemia ma bardzo dużo do życzenia i nie uzyskam tego plonu. Na pewno. O, nawet tu jeszcze posiane, widzę, że się je. Tu siał. Także akurat do kamienia starczyło. I tutaj chyba już kończył się siew. A, no jeszcze jest. Zobaczmy, gdzie to. Czy tutaj jeszcze siał? Tu jeszcze trochę siał. I tutaj nie siał. Dobra, czyli mamy dotąd. Tu do mnie. Dobra, piękna, ładna. O, ale fajna. Jaki ładny krasek. Okej, dobra. Gitara. Można rzucić. Daj mi ją. Ja sobie ją tutaj wezmę, a ty pilnuj tamtej. Tej tutaj. Ja sobie trochę połapię też.